Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a dzisiejszy materiał będzie dotyczył tego, w jaki sposób mądrze podnosić poprzeczkę, w jaki sposób mądrze i skutecznie ją ustanowić na początku, jeżeli chcesz wdrażać jakieś zmiany, oraz odniosę się też do tej filozofii Kaizen, metody małych kroków, ponieważ rozmawialiśmy już o tym w poprzednich materiałach, ale myślę, że trzeba kilka rzeczy jeszcze wytłumaczyć. Pierwsza rzecz, do której chciałem się odnieść, to że metoda małych kroków niekoniecznie zawsze się sprawdzi. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli ty chcesz wdrożyć jakiś nawyk nowy, który dotyczy ciebie, poprawy jakości twojego życia, dotyczy jakiejś ambicji, dotyczy zdrowia, dotyczy czegokolwiek, co ty byś chciał po prostu usprawnić w swoim życiu i robić powtarzalnie, jak najbardziej metoda małych kroków jest dobra. I zaraz wytłumaczę, jak to w praktyce fajnie zastosować. Ale jeżeli ktoś narzucił ci termin, który, nie wiem, szef na przykład kazał ci zrobić jakiś raport za 3 dni, albo wiąże cię umowa z klientem, jeśli prowadzisz biznes i musisz skończyć jakiś projekt w ciągu tygodnia, no to nie będziesz robił tego metodą małych kroków, nie będziesz wyznaczał sobie małych celów i nie będziesz się rozdrabniał, tylko musisz po prostu się zaangażować na 120% i to ogarnąć, bo nie masz czasu, tak? Tak samo, jeżeli podzielimy sobie to w kontekście tego, czy jest duża zmiana, czy jest mała zmiana wymagana. Popatrz, jeżeli wdrażasz nawet jakiś nawyk, ale wymaga to od ciebie bardzo małej zmiany, bo już robisz pewne rzeczy i tak naprawdę nie jest to dla ciebie jakieś wyzwanie, nie wiąże się to dla ciebie z jakimś dużym oporem, z całym przeorganizowaniem życia i środowiska, to tak naprawdę też nie musisz się zazwyczaj rozdrabniać, możesz zrobić to po prostu jak chcesz. To i tak ci się pewnie uda, nie? Ale jeżeli ty jesteś osobą, która nie robiła czegoś w ogóle, albo próbowała wiele razy to robić i nie wychodziło ci, nie? Albo ta zmiana wymaga przeorganizowania od ciebie całego środowiska twojego, będzie wymagała zmiany mentalności, będzie wymagała zmiany, nie wiem, harmonogramu dnia, będziesz wstawał o innych godzinach i tak dalej, no to tutaj raczej sprawdzi się właśnie ta metoda małych kroków, bo inne metody zawiodą, nie? Przykładowo, jeżeli jesteś osobą, która do tej pory nie chodziła nawet na spacery, robiła, nie wiem, 1000-2000 kroków dziennie, ma pracę siedzącą i główne trasy, którymi spaceruje, to jest powiedzmy z toalety do pokoju i z pokoju do kuchni, no i ty nagle chciałbyś biegać godzinę, no to jest niezbyt mądre działanie, więc tutaj wprowadzamy metodę małych kroków, zaczynamy na przykład od spacerów, zaczynamy od biegu 5 minut dziennie i tak dalej. Ale jeżeli ty jesteś osobą, która ma już bardzo dużo wspólnego ze sportem, trenujesz regularnie, wyglądasz fajnie, nie wiem, ćwiczysz od lat, na przykład na siłowni, czy jeździsz rowerem regularnie i tak dalej, i ty na przykład chcesz wdrożyć bieganie do swojego życia, to ty nie potrzebujesz metody małych kroków, bo ty możesz zrobić to po prostu biegając. Nie będziesz miał oporu, nie będziesz potrzebował takiej dużej dyscypliny, bo ty już pewne rzeczy masz wypracowane, one są już częścią twojego życia. Domownicy, z którymi mieszkasz, nie wiem, żona, mąż, dzieci, nie wiem, rodzice, czy rodzeństwo, czy najbliższe otoczenie, oni wszyscy wiedzą, że ty trenujesz i to, czy ty będziesz trenował coś innego, to już ich nie zdziwi. Nie będziesz potrzebował tego tłumaczyć, nie będziesz potrzebował ich uczyć, że robisz jakoś coś inaczej, po prostu zaczniesz coś robić i tyle, nie? Czy jeżeli już biegasz, a chciałbyś biegać maratony, to też jest niewielka zmiana. Jeżeli już się zdrowo odżywiasz, już masz dużo wspólnego ze sportem i tylko chciałbyś zacząć liczyć kalorie, też nie potrzebujesz metody małych kroków. A jeżeli do tej pory jadłeś niezdrowo, nie masz pojęcia, co to są białko i węglowodany i ty nagle chcesz, wiesz, wszystko ogarnąć w jeden dzień, to tutaj radziłbym raczej zacząć od czegoś takiego, nie wiem, jak rezygnacja ze słodyczy na początek, pić więcej wody na początek i robić to rzeczywiście kawałek po kawałku, krok po kroku. Więc w kontekście tego, czy zmiana jest duża, czy jest mała, to od tego również zależy, czy stosujemy tą metodę, czy nie. Oraz w kontekście tego, czy ona dotyczy jakiejś zmiany, która nie ma typowo terminu, jakiejś takiej ambicjonalnej, na którą masz całe życie, czy jednak masz krótki termin, którym wiąże cię jakaś umowa, albo ktoś ci go narzucił, albo nawet sam sobie go narzuciłeś, ale rzeczywiście no, nie masz tyle czasu, no to wtedy rzeczywiście też nie korzystasz z tej metody małych kroków. I teraz wytłumaczyć jeszcze, jak to działa w praktyce, co się dzieje w twoim mózgu. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby czytać książki regularnie, codziennie czytać książki przez godzinę i zaczynasz od 5 minut dziennie, nie? To na samym początku, jeżeli to jest zmiana, którą wdrażasz, ona jest jakaś tam większa, wymaga od ciebie jakichś pokładów siły i woli, no to na samym początku musisz mieć motywację, ustawiasz tą poprzeczkę niską, musisz mieć trochę siły woli, determinacji, dyscypliny, no i zaczynasz to robić, nie? Oprócz tego, że zaczyna się tworzyć w tobie nawyk, to tworzą się też przekonania odpowiednie, które będą ci później pomagać. Bo dla twojego mózgu nie ma specjalnego znaczenia, czy ty czytasz książkę
przez godzinę dziennie czy 5 minut dziennie w kontekście budowania nawyku. Powtarzam, w kontekście budowania nawyku nie ma to znaczenia. Bo zarówno jeżeli czytasz 5 minut dziennie, to jesteś gościem, który codziennie czyta książki. Jeżeli czytasz godzinę dziennie, jesteś gościem, który codziennie czyta książki. Nie ma to znaczenia. Więc nawyk buduje się tak czy tak, a łatwiej ci będzie go budować, jeżeli czytasz tylko 5 minut. Ale pamiętaj, że ty po 5 minutach wcale nie musisz odkładać tej książki. Jeżeli stwierdzisz, że czyta ci się fajnie, chcesz czytać danego dnia dalej, no to po prostu będziesz to robił, nie? To wcale nie oznacza, że to jest coś, co ty musisz zrobić w danej ilości. Bo to jest po prostu twoje minimum i tylko o to chodzi. Ustawiasz sobie tą poprzeczkę niską, ale ty możesz nad nią przeskakiwać dużo wyżej. Po prostu jeżeli po tygodniu, po dwóch, po trzech okaże się, że to jest dla ciebie już za mało i ty nie czytasz tej książki 5 minut nigdy, tylko czytasz zazwyczaj 40, no to wtedy ustawiasz sobie cel 30-40 minut i jedziesz dalej, nie? Ale na samym początku to cię po prostu powinno nie frustrować, to powinno być na tyle łatwe, że nawet jak skończysz dzień i powiesz sobie, kurde, zapomniałem dzisiaj o czytaniu książki, nie mam czasu, to po prostu będzie to coś tak małego, że ty weźmiesz tą książkę, przeczytasz, żeby tylko zaliczyć, żeby zaliczyć ten, jakby to powiedzieć, to zadanie, żeby odhaczyć, nie? I to cię powinno na początku napędzać, że to jest po prostu łatwe, że możesz to zrobić w każdej chwili. A czy ty zrobisz więcej, to już jest twoja indywidualna sprawa. Wróćmy do przykładu diety. Jeżeli ktoś na samym początku wyznaczy sobie cel, że chce się zdrowo odżywiać i zaczyna od tego, że rezygnuje ze słodyczy, nikt nie powiedział, że on w ten dzień nie może policzyć kalorii, że on nie może zrobić więcej rzeczy w kontekście swojego zdrowia. Ale celem minimalnym jest tylko i wyłącznie to, żeby nie jeść słodyczy. I dzięki temu jest ci po prostu łatwiej. Więc w momencie, kiedy tak robisz, będziesz budował sobie pozytywne przekonania, że jesteś gościem, który coś postanawia i rzeczywiście to robi. Oprócz tego, będziesz, jeżeli będziesz przebijał tą poprzeczkę, będziesz przeskakiwał nad nią wyżej, no to budujesz sobie przekonanie, że jesteś lepszy niż ci się wydawało, bo zakładałeś, że będziesz czytał książkę tylko 5 minut dziennie, a czytasz 30 minut, nie? I to ci będzie pomagało bardzo, jeżeli będziesz miał przed sobą jakieś wyzwania później, albo jeżeli będziesz potrzebował tą poprzeczkę już wyżej podnieść. Takie przekonania zbudujesz sobie w kilka tygodni i każdym jednym powtórzeniem, co już wspomniałem też w zasadzie treningu, każde jedno powtórzenie to jest twój trening, który te przekonania będzie w tobie ugruntowywał. I dzięki temu nie dość, że zbudujesz nawyki, to zbudujesz sobie odpowiednie przekonania, które później utrzymają cię w działaniu. Ale pamiętaj, że zawsze, zawsze możesz zrobić więcej, a ten krok, ta poprzeczka, to jest tylko twoje minimum, które musisz wykonać, bo sobie tak założyłeś, natomiast później oczywiście możesz to działanie kontynuować. Jeżeli po tygodniu, po dwóch zobaczysz, że robisz dużo, dużo więcej, to podnosisz poprzeczkę nie o jeden ząbek czy o dwa, tylko dużo więcej, bo przecież już masz twarde dane, bazujesz na tym, że robisz coś i wiesz, ile możesz rzeczywiście zrobić, a nie tylko na tym, czy coś ci się wydaje, czy ci się nie wydaje. I to jest właśnie mądre podejście do nie tylko do Kaizen, ale również do tematu właśnie podnoszenia tej poprzeczki. Także dzięki za uwagę, zostaw suba, zostaw łapkę, skomentuj, a jeżeli masz jakieś uwagi, sugestie, pisz w komentarzach albo na priv. Trzymaj się.